Badania tego cennego znaleziska podjęli się ochotnicy z inicjatywy Wraki Jeziora Dąbie. Pierwszego dnia badań udało się ustalić, że to niemiecki holownik parowy i zatonął w trakcie trwania II wojny światowej, mówi Aleksander Ostasz z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Tutaj za nami mamy przykład wraku, który najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, jest tutaj od 1945 roku, czyli od II wojny światowej. Jest to najprawdopodobniej niemiecki holownik parowy. Długość mniej więcej 13 metrów, szerokość około 4 metrów, konstrukcja mitowana. Ewidentnie widać, że po wojnie był cięty przez złomiarzy i rozbierany na złom, tak? Ale kadłub pozostał, być może coś tam jeszcze w środku jest. Jest to na pewno ciekawostka, warto to odnotować, warto to zapamiętać. No nikt z nas nie podejmie się tego wydobycia czy rekonstrukcji, bo to jest naprawdę absolutny wrak, ale jest to ciekawostka związana z tym miejscem, z tym regionem, z miastem Szczecin, z jeziorem Dąbie i z całą naszą akcją. Na dnie jeziora Dąbie znajduje się co najmniej kilkanaście różnych wraków. Każdy z nich skrywa kolejne tajemnice, dodaje Ostasz. Mamy wrak betonowca, którym wszyscy wiemy, ale ten wrak też skrywa jeszcze wiele tajemnic. Postaramy się w najbliższym czasie też odsłonić, pokazać. Mamy wrak holownika parowego Bolek, który badamy i który leży na dnie jeziora Dąbie i to jest jedyny kompletny holownik parowy w naszym kraju. Więc warto byłoby zrobić wszystko, żeby go wydobyć i żeby trafił do muzeum, gdyż no, nie okłamujmy się, ten wrak holownika Bolek jest związany z historią portu szczecińskiego, z historią miasta Szczecin, tak? Z historią tego terenu. W akcji biorą udział również naukowcy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Mamy nadzieję, że zidentyfikujemy kolejne osoby, których okoliczności śmierci pozostają nieznane, mówi dr Andrzej Osowski, genetyk sądowy i kryminalistyk PUM-u. Materia jest potencjalnie do badań, jest duża. No, w rejonie Jeziora Dąbskiego mamy wiele miejsc, w których doszło do upadków samolotu z okresu II wojny światowej. Wiemy, że w tych zdarzeniach zginęli lotnicy, między innymi lotnicy amerykańscy, tak więc jak najbardziej jest to projekt badawczy, który będzie się rozwijał i mam nadzieję, że pozwoli na odnalezienie kolejnych zaginionych. Właśnie dlatego akcja Wraki Jeziora Dąbie się nie zatrzymuje. W planach naukowcy mają zbadanie wszystkich znanych im miejsc, gdzie zalegają wraki statków sprzed kilkudziesięciu lat.